Spółka Nowy Dom to zapowiedź kolejnych inwestycji w budownictwo mieszkaniowe. Jeszcze w tym miesiącu możemy spodziewać się jej utworzenia. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. O tym, jakie pójdą za tym dofinansowania, w wiadomościach. Rozpoczęte prace na ulicy Strażackiej. Widzimy, już mury powstają, będzie nowoczesny blok z windą, z garażem podziemnym. W planach rozbudowa DPS. To jest prawie 900 metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni. Ważne wydarzenie dla kilkulatków. One są w taki sposób symboliczny przyjmowane do społeczności przedszkolnej. Unia bez wygranej. Mieliśmy szanse swoje w tej pierwszej połowie, gdzie po tej pierwszej bramce mogliśmy podwyższyć wynik meczu. Piosenka patriotyczna w WDK. Święto 11 listopada skłania do refleksji. Musical Mamma Mia na wąbrzaskiej scenie. Każdy z nas dał z siebie 100%, każdy z nas włożył w to swoje emocje, swoje uczucia. Te tematy rozwiniemy w wiadomościach. W propozycjach programowych wprowadzimy patriotyczną atmosferę za sprawą przeglądu piosenki zorganizowanego w WDK oraz programu artystycznego w wykonaniu uczniów LO. Zwrócimy także uwagę na nowe obrazy, które zawisły w Urzędzie Miasta oraz w Wąbrzeskim Domu Kultury. Opowie o nich historyk Paweł Becker. Startujemy tradycyjnie od serwisu informacyjnego, a w nim na początek rosnąca oferta mieszkaniowa. Budownictwo mieszkaniowe w naszym mieście zaczęło się rozwijać w bardzo szybkim tempie. Niektóre bloki już stoją, następne właśnie rozpoczynają budowę, a na kolejne jest już plan. Będą mieszkania na sprzedaż, pod wynajem i prawdopodobnie komunalne. Na Strażackiej ulicy stały baraki. Wcześniej one zostały rozebrane, działka była pusta. Firma Budex z przetargu działkę kupiła. Rozpoczęła projektowanie, rozpoczęła pracę i w tym roku faktycznie widzimy, już mury powstają. Będzie nowoczesny blok z windą, z garażem podziemnym, 40-mieszkaniowy. Kolejny blok, tym razem w innej formule, jest już na ulicy Dantyszka, gdzie będą 24 mieszkania. Budowa planowo ma zakończyć się w kwietniu. Na ulicy Dantyszka 10 jesteśmy już daleko z budową bloku TBS-owskiego. Zupełnie inna formuła, nie własnościowe, tylko TBS-owskie. Tu powstaje ten blok. Za chwilę już pojawia się powoli sprzedaż mieszkań w blokach przy ulicy Akacjowej. Tam też kolejny deweloper planuje budowę 163 mieszkań. Kolejnym krokiem będzie wybudowanie bloku z mieszkaniami komunalnymi. Chcemy wyłonić projektanta do budowy budynku komunalnego, socjalnego, tego budynku dla osób najuboższych. On miałby powstać w okolicach ulicy Żwirki i Wigury. Tam pewnie około 30 mieszkań chcielibyśmy zbudować, oczywiście pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Powstanie także spółka, której właścicielem będzie 8 samorządów. Każdy z nich pozyskał po 3 miliony złotych z pieniędzy rządowych, co razem daje aż 24 miliony złotych. Ta kwota zostanie wykorzystana do budowy nowych mieszkań. Tym samym powstanie spółdzielnia mieszkaniowa SIM, która będzie funkcjonowała tak jak TBS. Być może to z kolei będą mieszkania TBS-owskie, ale z możliwością dojścia do własności i wykupu tych mieszkań, czyli odrobinę droższe być może te partycypacje na wstępie, może odrobinę droższe czynsze, ale jednak po latach dojście do własności, więc będzie to kolejna oferta, jeszcze inna niż te dostępne na rynku, także cieszymy się, że udało nam się te 3 miliony pozyskać, a nie było łatwo. Na więcej informacji odnośnie mieszkań, na które są dopiero plany, trzeba jeszcze poczekać. Jednak najprawdopodobniej wszystkie decyzje zostaną podjęte już w przyszłym roku. Cały czas zachęcam do głosowania w budżecie obywatelskim. Mogą Państwo to zrobić zarówno tradycyjną formą, wypisując papierowy druk, lub wypełniając go elektronicznie za pośrednictwem formularza konsultacje JST. Kolejne osoby promują swoje projekty za pośrednictwem naszej telewizji. Serdecznie zachęcam do głosowania na projekt numer 21 w tegorocznym budżecie obywatelskim na rok 2022 – Kawiarniane Muzykowanie. Kawiarniane Muzykowanie to 10 bezpłatnych koncertów z zakresu muzyki, poezji śpiewanej, jazzu, koncerty gitarowe, piosenki turystycznej. Na każdy z koncertów będą rozdawane darmowe wejściówki do odbioru w Wąbrzeskim Domu Kultury. Chciałabym, żeby każdy mógł miło spędzić czas w weekend, słuchając muzyki na żywo przy filiżance pysznej kawy.
Lato wypełnione koncertami na ruinach na Górze Zamkowej lub kino plenerowe z widokiem na zachód słońca nad Jeziorem Zamkowym? Brzmi zachęcająco? Jeżeli chcesz spędzić miłe letnie wieczory na Podzamku, słuchając fajnej muzyki lub oglądając niesamowite filmy, to koniecznie zagłosuj w tegorocznym budżecie obywatelskim i oddaj swój głos na projekt o nazwie Szczyt Góry Pełen Kultury. A na pewno spędzisz tam niejedną chwilę, leżąc na wygodnych leżakach, podziwiając występy artystów na scenie z iluminacją podkreślającą urok tego miejsca. Góra Zamkowa jest zabytkiem, więc wszelkie instalacje mogą być tymczasowe. Dlatego niezbędny jest zakup mobilnej, bezpiecznej instalacji elektrycznej oraz mobilnej sceny i rampy oświetleniowej, a klimat podkreślą reflektory LED-owe oraz leżaki i krzesła. Dodatkowo scena, rampa oraz instalacja elektryczna może być użytkowana w innych miejscach Wąbrzeźnia, takich jak park przy WDK, Malta, plaża czy boiska szkolne. Liczymy na Twój głos. Projekt numer 13. Szczyt Góry Pełen Kultury. Druga tura konkursu wyłoniła nazwę dla Parku Rekreacji na Podzamczu. Finiszu doczekała się akcja Dumni z Wąbrzeźna. Podejmowane są także kolejne kroki w sprawie reaktywacji żeglarstwa. Te zagadnienia rozwiniemy w ramach dalszych informacji z ratusza. Żeglarstwo to jedna z dyscyplin sportu, z którą Wąbrzeźnianie związali się już 100 lat temu. Dzisiaj dzięki środkom z Unii Europejskiej mieszkańcy mają nową przystań sportów wodnych, a w jej wnętrzu łódki, kajaki, rowery i wiele innego sprzętu. W związku z tym 3 listopada odbyło się spotkanie, na którym burmistrz Wąbrzeźna, mieszkańcy i zaproszeni goście dyskutowali na temat przyszłości żeglarstwa. Uzgodniliśmy pewne kwestie co do szkolenia młodzieży, co do korzystania z tego sprzętu, który tak naprawdę do obiektu trafił, stanie przez osoby starsze, seniorów. Wniosek powstał taki, że chyba dobrym pośrednikiem będzie stowarzyszenie, które powstało w Wąbrzeźnie, Pomorzanka, przy którym właśnie będzie sekcja sportów wodnych. Tym samym Pomorzanka Wąbrzeźno zaprasza na spotkanie rodziców, w których dzieci w wieku od 6 do 10 lat są zainteresowane trenowaniem żeglarstwa. Zapisy odbędą się 17 listopada o godzinie 17 w przystani sportów wodnych. Przy temacie przystani sportów wodnych można też wspomnieć o parku rekreacji, który znajduje się niedaleko, a właściwie to o przyjaznym wzgórzu, bo właśnie taka nazwa wygrała w konkursie. Zgodnie z regulaminem członkowie komisji ocenili oryginalność i niepowtarzalność nazwy, łatwość zapamiętania i rozpoznania, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta. Ostatecznie w drugim głosowaniu wybrano propozycję zgłoszoną przez Jędrzeja, ucznia szkoły podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie. W tym tygodniu poznaliśmy efekty akcji Dumni z Wąbrzeźna. Urząd Miasta najpierw zachęcał mieszkańców do wyrażania opinii, co w naszym mieście jest najlepsze. Przez prawie 2 tygodnie pod postem na Facebooku powiększał się zasób powodów do dumy. Kolejnym etapem było głosowanie poprzez dodawanie reakcji do ulubionych propozycji. Osoby, które zebrały najwięcej lajków pod swoimi komentarzami, otrzymają pakiety gadżetów. Upominki mogą odebrać w godzinach pracy Urzędu Miasta. Celem tej zabawy było uzyskanie przez samorząd wskazówek do rozpoczęcia rozmów o przyszłości Wąbrzeźna. I tak dowiedzieliśmy się, że wśród powodów do dumy są jezioro, plaża, zachody słońca, pory roku i widoki. Były także komentarze niezwiązane z warunkami pogodowymi i przyrodniczymi, jak na przykład festiwal Wąbrzeźno. Ponad 11 milionów dla miasta i prawie 7 dla powiatu. Takie dofinansowania samorządy otrzymały w ramach rządowego programu Polski Ład. O tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze, w kolejnym materiale. Ogłoszony został wynik naboru wniosków do pierwszej edycji rządowego funduszu Polski Ład. Gminie miasto Wąbrzeźno przyznano 11 400 000 zł na przebudowę dróg na tzw. osiedlach Ptasie i Owocowe oraz na przebudowę kanalizacji deszczowej. Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych, to nowy program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie zadania wynosi 95% kosztów. Mogliśmy jako samorząd składać wnioski na 3 zadania. Najtańszym zadaniem, które złożyliśmy, była przebudowa, rozbudowa pola
kamperowego, parkingu i mostu i wieży widokowej na Podzamczu to było 3,5 miliona złotych. Ten drugi wniosek to właśnie ten, na który dostaliśmy dofinansowanie, 12 milionów. Całe zadanie na przebudowę tej sieci drogowej, a 11,4 miliona wsparcie. I najdroższy wniosek, na który aplikowaliśmy, to była rozbudowa sali gimnastycznej czy hali sportowej przy szkole podstawowej nr 3 z przebudową, rozbudową szkoły, unowocześnieniem. Ten wniosek był na kwotę 20 milionów. Wniosek, na który dofinansowanie zostało przyznane, miał początkowo wyglądać jednak trochę inaczej. Jestem wdzięczny kilku osobom za to, że taki wniosek powstał myślowo, bo my zakładaliśmy tylko złożenie wniosku na budowę tych dróg, które są niewybudowane, czyli na tym osiedlu owocowym gruntówki i na osiedlu ptasim gruntówki. I to zadanie wtedy było szacowane na 6 milionów złotych, ale to chyba pan kierownik Gdyński i pan radny Czerniecki mówi, a może wrzućmy jeszcze te drogi, których dotychczas nie wrzucaliśmy, i zaryzykowaliśmy. Jednak nie tylko gmina, bo i powiat wąbrzeski pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład prawie 7 milionów złotych na rozbudowę i modernizację Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. Dom Pomocy Społecznej, który w tym roku obchodził 25-lecie, dom specjalistyczny, dom dla osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie, dzisiaj ma 75 mieszkańców. Docelowo chcielibyśmy, aby było tych mieszkańców jeszcze 14 więcej. Plany na rozbudowę domu są duże, co na pewno poprawi komfort życia wszystkich mieszkańców. Rozbudowa dotyczy także całej tej infrastruktury, to jest prawie 900 metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni, gdzie będą oczywiście i pomieszczenia mieszkalne, kuchnia, takie zaplecze sanitarne. Niestety takie pomieszczenie też musi być na przykład pomieszczenie pośmiertne. Tego w strukturze domu nie mamy. Powiat złożył także wnioski o dofinansowanie na przebudowę drogi biegnącej aż przez Rywałt do Dębowej Łąki, a także na budowę boisk sportowych dla zespołu szkół ogólnokształcących i zespołu szkół. Na te zadania dofinansowania nie zostały jednak przyznane. Zostajemy przy informacjach ze starostwa. Jeszcze w październiku odbyła się sesja Rady Powiatu. Już teraz skrót najważniejszych punktów porządku obrad. 28 października odbyła się 25. sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad starosta wąbrzeski przedstawił informacje z prac zarządu powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. W ramach dalszej realizacji porządku radny Mieczysław Toś złożył dwie interpelacje. Następnie złożono informacje o oświadczeniach majątkowych zobowiązanych do tego pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych oraz radnych. W ramach dalszej realizacji porządku obrad kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Krzysztof Buchmiet omówił informacje o realizacji zadań oświatowych powiatu wąbrzeskiego w roku szkolnym 2020-2021. Szczególną uwagę zwrócił na wysoką zdawalność egzaminu maturalnego oraz przeprowadzone remonty i inwestycje w placówkach oświatowych powiatu wąbrzeskiego. W kolejnym punkcie obrad powiatowy lekarz weterynarii przedstawił za pomocą prezentacji multimedialnej informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu w 2020 roku. Między innymi szczegółowo omówił choroby zakaźne zwierząt, które były zwalczane w ubiegłym roku, oraz zadania w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. W ramach kolejnych punktów porządku obrad radni przystąpili do podejmowania uchwał. W pierwszej kolejności podjęta została uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021. Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat wąbrzeski, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Niniejsza uchwała aktualizuje wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu wąbrzeskiego zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych. Jednym z pierwszych ważnych przeżyć w szkołach jest dla dzieci oficjalne pasowanie na ucznia. Ostatnio pełnoprawnymi przedszkolakami stali się najmłodsi z przedszkola miejskiego Bajka. Przedszkole Bajka na ulicy Tysiąclecia zorganizowało uroczyste pasowanie na przedszkolaka, które na długo pozostanie w pamięci najmłodszych pociech.
Ten wyjątkowy dzień stanowił pierwsze bardzo ważne wydarzenie przedszkolne zarówno dla dzieci, które dopiero we wrześniu rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem, jak i ich nieco starszych kolegów z grupy. Jest to pierwsza taka poważna uroczystość, w której biorą udział przedszkolaki. One są w taki sposób symboliczny przyjmowane do społeczności przedszkolnej po 2 miesiącach uczęszczania już do przedszkola. Odbyła się część artystyczna, w której dzieci z grupy Biedronek zaprezentowały swoje zdobyte w czasie 2 miesięcy umiejętności. Gdzie masz rękę, gdzie masz nogę, gdzie na głowie rośnie włos? Z przejęciem recytowały wiersze, wyraźnie i głośno śpiewały piosenki, a także pięknie tańczyły. Dzieci zaprezentowały efekty swojej dotychczasowej pracy, dając dowód na to, jak dużo potrafią. Dzieci jednocześnie prezentują się, pokazując, co potrafią już wykonać, jak zatańczyć, jak zaśpiewać, jak ustawić się w kole, bo to też nie jest takie, że się z tym rodzimy, tylko tego wszystkiego uczymy właśnie w przedszkolu. Gdy wszyscy przyrzekli zgodnie się razem bawić i uczyć oraz z uśmiechem przychodzić do przedszkola, przystąpimy do ślubowania. Przyrzekamy co dzień rano buzię mieć zawsze roześmianą. Przyrzekamy! Pani dyrektor przystąpiła do pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. My przy tej okazji zapytaliśmy dzieci, co podoba im się w przedszkolu najbardziej. Wszyscy mają niespodzianki, że dostałam lożka. Zabawki. Podejść przedszkolaka. Ze wszędzie można się bawić i fajne jest w przedszkole, bo można nawet mieć 2 place zabaw. Na pamiątkę tego emocjonującego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom, medal oraz drobny upominek. Zakończenie uroczystości stanowiły pamiątkowe zdjęcia. Po serii wygranych przyszła porażka. Unici przegrali mecz z Dąbrową Chełmińską. Kolejna szansa na odbicie strat już w najbliższy czwartek. Porażka Unii Wąprzeźno z LKS Dąbrowa Chełmińska. W minioną sobotę na naszym stadionie po ostatnim gwizdku pozostał tylko przykry wynik 5-1 dla gości. Można ten mecz jednak usprawiedliwić kontuzjami naszych zawodników. Dzisiaj w sumie plaga kontuzji, też troszeczkę eksperymentalny skład. Mieliśmy wyjść nawet innym ustawieniem. Jednak i w tygodniu nasz podstawowy stoper doznał kontuzji, skręcenia kostki. Drugi naciągnął mięsień dwugłowy. Chciał jeszcze wyjść na ten mecz i niestety tak się trochę posypało. Nadzieja na dobry wynik pojawiła się w pierwszej połowie meczu, kiedy bramkę dla Unii zdobył Radosław Drapiewski. Niestety to nie wystarczyło, bo nasza obrona została pokonana aż 5 razy. Mieliśmy szanse swoje w tej pierwszej połowie, gdzie po tej pierwszej bramce mogliśmy podwyższyć wynik meczu. Później złapali trochę wiatr w żagle przeciwnicy, strzelili jedną, drugą bramkę bardzo szybko. No już się posypało. Młodzi chłopacy niestety mentalnie jeszcze tego nie potrafią dźwigać i ciężko jest takie zawody wygrać, kiedy mamy taki deficyt ludzki. Jednak następny mecz już niedługo, co niesie za sobą szansę na zniwelowanie błędów poprzedniego meczu, powrót kontuzjowanych zawodników i zwycięstwo. Gramy w czwartek święto, mecz z Sępólnym Krajewskim to jest tak naprawdę mecz o 6 albo nawet o 9 punktów. Bezpośredni rywal, który zamyka tabelę, my jesteśmy przedostatni, także bardzo ważny mecz. Miejmy nadzieję, że będzie zwycięski i wywindujemy się troszeczkę do góry. Trzymamy kciuki za najbliższy mecz i życzymy pozytywnego wyniku. Wąbrzeski Dom Kultury w ostatnich dniach proponował udział w przeglądzie piosenki patriotycznej oraz musicalu. W karnecie kulturalnym podsumowanie tych wydarzeń. W miniony weekend na deskach Wąbrzeskiego Domu Kultury mieliśmy szansę uczestniczyć w musicalu Mamma Mia. Spektakl został przygotowany przez grupę teatralną Domu Kultury w Golubiu Dobrzyniu. Na scenie zaprezentowała się młodzież i dzieci, a grupa liczyła około 40 osób. Mam wrażenie, że my mamy w grupie pasjonatów, dlatego nam to tak dobrze wychodzi. Zaczęliśmy w listopadzie, trochę nam pandemia pokrzyżowała plany, natomiast no jak się coś kocha, to wszystko jest możliwe. Musical Mamma Mia to światowy fenomen teatralny i wielki sukces musicalowej sceny. Mamma Mia! Musical zawiera wszystkie najbardziej znane i lubiane, nieśmiertelne przeboje zespołu ABBA, zgrabnie wplecione we wzruszającą i zabawną fabułę. Pokochaliśmy ten musical, uwielbiamy go, jest radosny, jest naszym takim odzwierciedleniem naszych dusz.
spełnialiśmy się w nim, dawaliśmy z całych siebie wszystkie siły, jakie mogliśmy i myślę, że widownia to odebrała dobrze. To komedia romantyczna, w której skonfrontowane są marzenia i ambicje dziewczyny z lat 70. i z lat 90. Tutaj są to matka i córka. Dzięki magicznym opowieściom zawartym w piosenkach grupy ABBA poznajemy Donę, a także jej 20-letnią córkę Sophie, której marzy się rodzina, dzieci i wspaniałe wesele. Chciałaby tylko, żeby to jej ojciec poprowadził ją do ślubu, zaś kandydatów na jej ojca jest 3. Akcja musicalu rozgrywa się w ciągu ostatnich godzin poprzedzających wesele, a wszystko to okraszone było nie tylko piosenkami, ale i choreografiami. Układy były wymagające, musieliśmy zapamiętać wszystkie kroki, miejsca, ruch sceniczny. Tekst nie był zbyt ciężki, jednak przygotowanie, jak to powiedzieć, jak zagrać, emocje, to mogło być trochę ciężkie. Jednak myślę, że każdy z nas dał z siebie 100%, każdy z nas włożył w to swoje emocje, swoje uczucia i tak naprawdę byliśmy w tym prawdziwi. Gratulujemy świetnego występu Grupie Teatralnej Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu i Państwu, którzy tak tłumnie przyszli zobaczyć to widowisko. Z całego serca ja dziękuję w imieniu całej grupy teatralnej, wszystkich ludzi kultury z Golubia-Dobrzynia za to, że zawsze fajnie tutaj się wraca. Tutaj się naprawdę fajnie wraca dzięki Państwu. Wojewódzki przegląd pieśni i piosenki patriotycznej na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych przez Wąbrzeski Dom Kultury. Co roku ze sceny płyną utwory upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wróć Jasienko z tej wojenki już. Święto 11 listopada skłania do refleksji, też nad naszą postawą patriotyzmu. I ten dzisiejszy przegląd miał również i ma taką ideę, żeby skłaniać do refleksji nad naszym odbiorem, naszej postawy patriotycznej. W tegorocznej edycji niemal 150 wokalistów uczciło ten wyjątkowy dzień w roku poprzez piosenkę, a przede wszystkim zawarte w niej treści. Bo któż z nas nie pamięta Dziewczyny z granatem czy Warszawo ma? Dziewczyną z granatem w ręce, dziewczyną zielonej. Dzisiaj to ponad 100 osób występujących, no i tu trzeba przyznać, że poziom jest wysoki, miło aż posłuchać tych pieśni, człowiek tak jakoś się identyfikuje w tym patriotyzmie poprzez pieśni, które dzisiaj słyszymy. I chociaż pojęcie patriotyzmu jest przez artystów rozumiane w różny sposób, to jak zgodnie twierdzą, tutaj liczy się idea i ważne przesłanie. Tego rodzaju przeglądy to przede wszystkim żywa lekcja historii dla każdego i w każdym wieku. Dla mnie patriotyzm jest przede wszystkim dbaniem o ojczyznę i dbaniem o ludzi, którzy w niej mieszkają, a także dbaniem o środowisko. Dla mnie patriotyzm to kochanie ojczyzny, dbanie o nią, dbanie o środowisko. Na sali kolumnowej słychać było międzypokoleniowe śpiewanie piosenek, które wprowadziły wyjątkowy klimat tamtych lat. Bo chociaż repertuar nie należał do najłatwiejszych i wymagał wielu godzin ćwiczeń, to niewątpliwie pozwoliło w wyjątkowy sposób wyrazić miłość do ojczyzny oraz włączyć się w obchody tego ważnego dnia w roku. Dzieci bardzo chętnie śpiewają pieśni patriotyczne i tak się składa, że te pieśni można wykorzystywać przy różnych okolicznościach, więc kiedy tylko możemy, śpiewamy z dziećmi, czy w szkole, czy na kołach artystycznych, czy we wspólnocie właśnie pieśni patriotyczne. Przygotowaliśmy piosenkę pod tytułem Polska zmartwychwstaje. Ćwiczyliśmy ją mniej więcej 3 tygodnie. Musieliśmy się nauczyć choreografii i tekstów. Na zakończenie tego wyjątkowego wydarzenia na wszystkich czekały rogale świętomarcińskie oraz pamiątkowe dyplomy i puchary. W karnecie kulturalnym to już wszystko. Na koniec wiadomości przenosimy się jeszcze do gminy Płużnica, która nagrodziła najbardziej aktywne osoby i organizacje w ostatnich 2 latach. Złote Pługi to prestiżowe nagrody gminy Płużnica przyznawane od 2016 roku. Tym razem uroczystość połączyła 2 poprzednie lata działalności, bo statuetki wręczono za 2019 i 2020 rok. Jest to bardzo fajna rzecz, że możemy spotkać się i uhonorować tych mieszkańców, którzy podejmowali najlepiej ocenione aktywności danego roku.
Otrzymanie takiego wyróżnienia daje poczucie docenienia i uhonorowania, a także pobudza do rozwoju działalności i podejmowania nowych wyzwań. Bardzo jestem zadowolony, szczęśliwy, że zostałem zauważony w tym wszystkim. Jesteśmy zaskoczeni i bardzo wdzięczni, że zostało to docenione. Cieszę się bardzo, że zostałem zauważony, doceniony. Jeżeli coś człowiek pracuje i to doceniają inni, to jest jakaś satysfakcja. Pewnie jest jakaś satysfakcja i dostrzeżenie problematyki, na którą się pracuje. Pan Janusz Marcinkowski otrzymał nagrodę specjalną za całokształt działalności, w której skupia się na kultywowaniu tradycji i historii. W odzyskiwaniu i porządkowaniu faktów niezbędna okazuje się pomoc innych osób. Spotykam się z taką życzliwością i chęcią ludzi do tego, żeby opowiadać, żeby udostępnić dokumenty rodzinne, zdjęcia, wszystko to, co mogą jeszcze wyłuskać z tego, co było. Pomoc międzyludzka stała się filarem do nagrodzenia strażaków ochotników. Pandemia pomimo lockdownów zjednoczyła społeczeństwo, a wiele osób postanowiło w tym czasie podjąć dodatkowe działania na rzecz swojej lokalnej wspólnoty. Trzeba było pomóc ludziom. Rozwoziliśmy ulotki, które namawiały do szczepień, środki dezynfekujące. Ponadto nasi druhowie jeździli również do przedszkoli, do szkół, gdzie również przeprowadzaliśmy kursy pierwszej pomocy. W 2019 roku OSP błędowo podejmowało działania edukacyjne, natomiast Stowarzyszenie Dolina Płonchaw skupiło się na aktywizacji mieszkańców, za co również zostało dostrzeżone przez kapitułę konkursową. Projekt ten integrował zarówno małe dzieci, starsze dzieci, dorosłych, a także babcie i dziadkowie. Projekt cieszył się ogromnym powodzeniem, społeczeństwo zintegrowało się, zaktywizowało. W organizacji tego rodzaju przedsięwzięć dużą rolę odgrywają pozyskane na realizację środki finansowe, dlatego kolejna kategoria konkursu dotyczy przedsiębiorców, którzy wspierają podejmowane przez społeczność działania. Warto z tego względu, że to się wraca później. Trzeba po prostu z ludźmi żyć, wspólnie pomagać. Atutem gminy Płużnica są przyjazne warunki przyrodnicze, sprzyjające funkcjonowaniu gospodarstw rolnych. Dlatego wśród wytypowanych kategorii nie mogło zabraknąć gospodarstwa roku. Ten tytuł przypadł państwu Kwiatkowskim z Czapel. Każdy rok jest rokiem ciężkim, jest praca, obowiązków. Trzeba dbać po prostu, żeby osiągnąć jakieś sukcesy. Pomaga przy tym pogoda, na pewno, nie? I żeby ceny troszeczkę nam pomogły też jeszcze w tej hodowli, nie? To by było wiele, wiele lepiej. Pomimo ilości i różnorodności kategorii, gmina Płużnica nie ma problemu z wyszukaniem kolejnych zasłużonych osób lub organizacji. Mieszkańcy są aktywni, a inicjatywy ciekawe. Ciężko się porównuje różne rodzaje działalności, a mamy bardzo różne inicjatywy, czy na przykład organizacje. Jedne są małe, ale jakieś robią innowacyjne rzeczy na rzecz miejscowości, inne są duże, robią duże projekty, pozyskują duże dotacje i ciężko to porównać. Więc co roku te decyzje są trudne, ale staramy się tak to robić, żeby systematycznie nagradzać wszystkie osoby, które podejmują działania i mają jakieś osiągnięcia. Wszystkich, którym tym razem nie udało się znaleźć wśród laureatów, zachęcamy do spróbowania za rok. Wójt ma nadzieję, że te osoby nie spoczną na laurach i zgłoszą swoją kandydaturę w kolejnych edycjach. W wiadomościach to już wszystko. Za chwilę blok ogłoszeń. Pomimo coraz chłodniejszej aury, listopad przyniesie wiele okazji do wyjścia z domu. Warsztaty kronikarskie, spektakl teatralny czy wystawa obrazów to tylko niektóre propozycje. Szczegóły w bloku ogłoszeń. Pozostało 1,5 tygodnia na oddanie swoich głosów w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Głosować można na stronie wabrzezno.konsultacjejst.pl, gdzie mamy możliwość wyboru spośród 21 projektów na łączną kwotę do 300 tysięcy złotych. Pływalnia miejska imienia Pawła Bączyńskiego w Wąbrzeźnie 11 listopada będzie nieczynna. Do korzystania z oferty zapraszamy w inne dni. Planowany na 14 listopada koncert Bogdana Trojanka został odwołany.
Kroniki, dla niektórych to średniowieczne księgi spisywane przez Gala Anonima czy Wincentego Kadłubka. Dla innych to stara książka opisująca dzieje szkoły lub innej organizacji. Czy ich pisanie i tworzenie jest trudne? Tego możecie się Państwo dowiedzieć, korzystając z oferty WDK dotyczącej warsztatów nawiązujących do prowadzenia kronik klasowych. Spotkanie poprowadzi Paweł Becker 16 listopada o godzinie 11:30 w Domu Kultury. Udział w warsztatach jest bezpłatny. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy. Zapisy w dziale animacji kultury WDK. 20 listopada o godzinie 10 zapraszamy na kolejny wykład Wąbrzeskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Tym razem prelekcja pod tytułem Zwyczaje, obyczaje odbędzie się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wąbrzeźnie. Mali studenci będą mogli dowiedzieć się, czym jest zwyczaj, jak odróżnić go od obyczaju i tradycji oraz jak zwyczaje są przekazywane z pokolenia na pokolenie. 22 listopada o godzinie 18 zapraszamy do Wąbrzeskiego Domu Kultury na spektakl teatralny pod tytułem Mówię do Was. Sztuka ta to intymna, szczera próba zmierzenia się z wewnętrznymi ograniczeniami i jednocześnie uwspólnotowienie siły tkwiącej w każdym człowieku. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny. 25 listopada o godzinie 17 zapraszamy Państwa do Wąbrzeskiego Domu Kultury na wystawę pod tytułem Jesteśmy obrazem Boga, wystawa prac księdza Czesława Doleckiego. Ksiądz Czesław Dolecki pochodził z Wąbrzeźna. Większość swojej posługi kapłańskiej spędził jako proboszcz w Świętem niedaleko Łasina. Ekspozycja pokazuje przekrój jego twórczości, obrazy i rysunki tworzone farbami, ołówkiem, długopisem, węglem, a także kolaże. Natomiast wszystkich lubiących muzykę i atmosferę dawnych lat zapraszamy do Domu Kultury 30 listopada o godzinie 17 na Andrzejkowe Fajfy. Tego dnia po raz kolejny ze swoją bogatą kolekcją płyt zagości Paweł Maus. Wstęp wolny. 9 grudnia w Wąbrzeźnie bezpłatna mammografia dla pań od 50 do 69 roku życia. Mammobus zaparkuje przy pływalni miejskiej imienia Pawła Bączyńskiego na ulicy Matejki. Regulaminy, karty zgłoszenia oraz pozostałe informacje na temat aktualnych wydarzeń kulturalnych znajdą Państwo na stronie WDK, portalach społecznościowych oraz w dziale animacji kultury. W ogłoszeniach to już wszystko. W tym miejscu zachęcam do śledzenia stron internetowych lokalnych placówek, gdzie zawsze znajdą Państwo aktualne informacje. Przywrócenie pamięci niektórych zapomnianych pieśni oraz podniesienie świadomości narodowej. To cele przeglądu piosenki patriotycznej, który Wąbrzeski Dom Kultury zorganizował już po raz szósty. W relacji z tego wydarzenia kilka wykonanych utworów. Niepodległość, trudne słowo. Jak to słowo
Mroczną mgłę
W sali obrad Urzędu Miasta Wąbrzeźno do stałego wystroju ścian dołączyły kolejne obrazy. Oprócz zamku w wykonaniu Stańczewskiego znalazły się prace Okońskiego i Zięby Orman. Przestrzeń wystawienniczą powiększył także Wąbrzeski Dom Kultury, gdzie znalazły się m.in. portrety małżeństwa Łukiewskich oraz wizerunek księdza Władysława Łęgowskiego. Dzieła sztuki omówiliśmy w rozmowie z Pawłem Beckerem. W ostatnim czasie w naszym mieście pojawiło się kilka nowych obrazów. W związku z tym spotykamy się z historykiem Pawłem Beckerem, aby dowiedzieć się więcej właśnie o ich historii. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W sali obrad znajdują się obecnie 3 obrazy, przy czym 2 są nowe. Zacznijmy zatem od najstarszego obrazu, tego jeszcze przedwojennego. Pierwszy obraz Bronisława Stańczewskiego przedstawia zamek wąbrzeski. Jest to jego wizja malarska tej budowli, ponieważ, jak wiemy, nie zachowały się żadne plany, rysunki z czasów, gdy wąbrzeska warownia jeszcze istniała. Obraz został zamówiony w 1929 roku przez władze miejskie, wykonany przez wąbrzeskiego malarza, społecznika, również radnego Bronisława Stańczewskiego, wykonany i dostarczony. Co ciekawe, dostarczony bez ramy. Ramę wykonano już później, sam Stańczewski w piśmie przekazanym do władz miasta sugeruje właśnie wykonanie ramy. Dlaczego wspominam o tej ramie? Niedawno zmienił się herb Wąbrzeźna i tam pojawia się herb Wąbrzeźna również o pewnym znaczeniu historycznym. A mianowicie pierwotnie tło herbu było srebrne, no, potocznie powiedzielibyśmy białe. Natomiast na ramię tego obrazu po raz pierwszy w 1929 roku użyto koloru czerwonego. Po raz pierwszy tarcza herbowa ma barwę czerwoną. Jest to pierwszy taki przypadek w historii miasta właśnie z herbem na czerwonym tle. Obraz zawisł od samego początku w tej sali. Nie wiemy, czy dokładnie na tej ścianie obecnej, czyli ścianie południowej obrad. Natomiast tam znajduje się od okresu międzywojennego i zawsze było to bardzo wyraźnie zaznaczane, że obraz Bronisława Stańczewskiego, przedstawiający zamek biskupów chełmińskich, znajduje się właśnie w sali obrad Wąbrzeskiego Ratusza. W tym roku na ścianach zawisły kolejne 2 obrazy. Skąd się tam wzięły i właściwie co one przedstawiają? Tak, znalazły się tam 2 obrazy. Obraz Waldemara Okońskiego przedstawiający wizytę generała Hallera na wąbrzeskim rynku i portret Anny Piaseckiej. Zacznę od obrazu Waldemara Okońskiego, który zawisł na ścianie zachodniej. Jest to obraz, na którym generał Józef Haller jest witany przez mieszkańców Wąbrzeźna na rynku miejskim. Wydarzenie z 31 stycznia 1920 roku. Ten obraz został namalowany przez pana Waldemara Okońskiego, artystę lokalnego, i znalazł się właśnie tam z okazji stulecia powrotu Wąbrzeźna do niepodległej Polski. Ten obraz właśnie powstał niejako w ramach tych
obchodów. Pamiętamy przecież półtora roku temu, no niemal już dwa lata temu, huczne obchody rocznicowe, rok 2020, jakkolwiek nam kojarzący się pandemicznie i z wieloma innymi wydarzeniami, to jednak początek to były właśnie te obchody. Obraz jest namalowany na podstawie zachowanych zdjęć. Zachowały się trzy zdjęcia z wizyty generała Hallera na Wąbrzeskim Rynku i ten obraz został namalowany właśnie na podstawie jednej z fotografii archiwalnych z 1920 roku. Co ciekawe, bardzo długo nie wiedzieliśmy, kiedy generał Józef Haller dokładnie był w Wąbrześnie. Wiadomo, że był to początek roku 1920, natomiast nie była znana data dzienna. Krążył taki mit, że to był 20 stycznia, co jest nieprawdą, bo 20 stycznia wkroczył generał Pruszyński na czele ułanów krechowieckich. Generał Haller był nieco później. I na szczęście w 2020 roku udało się odnaleźć dokument w archiwum wojskowym przedstawiający wizytę generała Hallera w Wąbrzeźnie, Jabłonowie Pomorskim i Brodnicy. Stąd wiemy, że była to wizyta właśnie 31 stycznia. Generałowi Hallerowi towarzyszą tam mieszkańcy miasta, dzieci, towarzyszą również dwaj francuscy generałowie, Allegrini oraz Trani, którzy, jak wiemy, razem z nim podróżowali i do Wąbrzeźnia, i do Jabłonowa, i do Brodnicy właśnie tego dnia. Drugi obraz Waldemara Okońskiego zresztą, również przedstawiający Hallera na rynku, ale już na podstawie innej fotografii, znalazł się z kolei w gościnnych progach Wąbrzeskiego Domu Kultury. Także w tych dwóch miejscach mamy upamiętnione to wydarzenie, jakże znamienne i bardzo charakterystyczne dla mieszkańców Wąbrzeźna. To słynne hasło Haller w 1920 zostało niejako uwiecznione farbami, pędzlem i zawisło w sali obrad Wąbrzeskiego Ratusza. Jeżeli mówimy o roku 1920, to niejako płynnie możemy przejść do drugiego z portretów, czyli portretu Anny Piaseckiej. Anna Piasecka pochodziła z pobliskiego Feliksowa, urodziła się w roku 1882, była z domu Łęgowska, wyszła za Jana Piaseckiego i w roku 1920, już jako młoda wdowa, została kandydatką do parlamentu i dostała się do Sejmu. Była jedną z pierwszych 8 kobiet w polskim parlamencie, jedyną posłanką z Pomorza, co warto zaznaczyć, pochodzącą właśnie z powiatu wąbrzeskiego. Dożyła 98 lat, bardzo zaangażowana społecznie, oświatowo, wielka zwolenniczka tworzenia przedszkoli, żłobków, sama powtarzała, że aby kobiety zaangażowały się politycznie, najpierw muszą istnieć żłobki i przedszkola. Kiedy dzieci tam trafią, to kobieta będzie miała czas zająć się polityką dopiero. Kobieta bardzo walcząca z alkoholizmem, kobieta przechodząca też od słów do czynów, sama zakładająca przedszkola chociażby dla robotników w Kwidzynie. W parlamencie polskim udzielała się z tych 8 kobiet najmniej, o czym mówi chociażby książka Olgi Wiechnik, Posełki, pierwsze 8 kobiet. I jest to postać, która również była warta uwiecznienia, stąd jej portret znalazł się również na ścianie wschodniej, tym razem obok witraża upamiętniającego 750-lecie pierwszej wzmianki o Wąbrzeźnie. I tam się znalazł jej portret, pędzla z kolei Niny Zięby Orman. Jak ten obraz właściwie w ogóle trafił do Wąbrzeskiego Ratusza? A to już jest historia znacznie dłuższa, która jest powiązana także z tymi obrazami, przy których się znajdujemy. Kilka lat temu w zbiorach Wąbrzeskiej Biblioteki niejako udało się odkurzyć, odnaleźć na nowo pewien album. Album, który dziś jest określany jako album Adeli Łukiewskiej. I jest to album ofiarowany tej kobiecie, o której za chwileczkę powiem więcej, z okazji 25-lecia jej działalności charytatywnej. Wówczas zrodziła się taka myśl, aby album wydać i rzeczywiście dzięki wsparciu Wąbrzeskiego Domu Kultury w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej album Adeli Łukiewskiej został wydany. Dlaczego zależało nam na wydaniu tego wydawnictwa? Otóż ten album zawierał 17 unikatowych przedwojennych zdjęć Wąbrzeźna, zdjęć bardzo często nieznanych. Chodziło nam przede wszystkim na początku o pokazanie mieszkańcom właśnie dawnych widoków miasta. Ale okazało się, że dawna właścicielka tego albumu, Adela Łukiewska, jest postacią na tyle ciekawą, że warto również zawrzeć tam jej biografię. Mawiano o niej, że była aniołem ubogich. To była siostra wspomnianej Anny Piaseckiej, działaczka społeczna, bardzo działała na rzecz ubogich, na rzecz kuchni dla potrzebujących, wyprawiała pierwsze komunie, święte Boże Narodzenie dla rodzin potrzebujących.
założyła Towarzystwo Świętego Wincentego a Paulo, czyli Towarzystwo Miłosierdzia, Towarzystwo Wsparcia, to dzisiaj moglibyśmy ją nazwać taką wąbrzeską Matką Teresą, Caritasem, Polskim Czerwonym Krzyżem, wszystko w jednym, kobieta instytucja po prostu. I w darze za 25-lecie swojej działalności otrzymała tenże album. Ten album został wydany i krótko potem odezwali się krewni Adeli Łukiewskiej i Anny Piaseckiej również, siłą rzeczy, którzy niejako z wdzięczności za wydanie tego albumu przekazali w darze ten oto obraz. Portret księdza Władysława Leonarda Łęgowskiego. Nie jest to oryginał, oryginał znajduje się w rękach rodziny, to jest kopia. Dlaczego? Jest to również bardzo zasłużony ksiądz dla naszego regionu i dodatkowo był on kapelanem harcerskim, w związku z czym obraz trafił początkowo do Harcówki, a obecnie znajduje się w depozycie Wąbrzeskiego Domu Kultury. Po pewnym czasie, związanym również z jubileuszem stulecia powrotu Wąbrzeźna do niepodległej Polski, z jubileuszem wybrania Anny Piaseckiej na posłankę, właściwie na posełkę, jak wówczas mawiano, do Wąbrzeźna trafił portret Anny Piaseckiej z prośbą, aby znalazł się on w jakimś godnym miejscu. No i to miejsce godne się znalazło, godniejszego chyba nie ma, sala obrad ratusza. I w ten właśnie sposób portret Anny Piaseckiej zawisł w sali Wąbrzeskiego Urzędu Miasta. Pan Lech Kamiński, który jest ofiarodawcą zarówno portretu księdza Łęgowskiego, Anny Piaseckiej, jak i tych widocznych tutaj obrazów, przekazał później także te dwa widoczne tutaj obrazy. Po środku widzimy Adelę Łukiewską, tę wspomnianą działaczkę charytatywną, społeczną, Anioła Ubogich, która otrzymała słynny album. Album Adeli Łukiewskiej. Natomiast jej mąż, Franciszek Łukiewski, kupiec, zajmujący się likierami, wódkami, prowadzący swój zakład w kamienicy przy ulicy Kopernika, był z kolei w roku 1920, czyli tym pamiętnym roku powrotu, pierwszym burmistrzem Wąbrzeźna w momencie, gdy Wąbrzeźno wracało w granice odrodzonej Rzeczypospolitej. Także mamy tutaj portret pierwszego burmistrza wąbrzeskiego właśnie w roku 1920, tym pamiętnym. Te dwa obrazy z kolei trafiły również do Wąbrzeskiego Domu Kultury. Zresztą cała ta trójka, Anna Piasecka, Adela Łukiewska, Franciszek Łukiewski, są zaliczani do ojców i matek wąbrzeskiej niepodległości. Zbliża się święto niepodległości, 11 listopada. Wspominamy wtedy takie postacie jak Piłsudski, Dmowski, Witos, Korfanty, Daszyński, ale i mówimy, że to są ojcowie polskiej niepodległości. No, warto wspomnieć także tych ojców i matki, bo zawsze to podkreślam, że nie tylko mężczyźni, ale również kobiety, ojców i matki wąbrzeskiej niepodległości, czyli Franciszek Łukiewski, pierwszy burmistrz, jego żona, Anioł Ubogich, Adela Łukiewska, wspomniana posłanka Anna Piasecka, ale również starosta Józef Szczepański, jego żona, działaczka społeczna Irena Szczepańska, ksiądz Ksawery Połomski, wąbrzeski proboszcz i wójt Płużnicki Jerzy Ślaski. Te postaci jak najbardziej zasługują na to, żeby być utrwalonymi w pamięci społecznej naszego regionu. To, że te obrazy znalazły się w Wąbrzeźnie, że znalazły się w przestrzeni publicznej, wielka zasługa pana Lecha Kamińskiego, który te obrazy ofiarował, wspaniały ukłon w stronę malarki, autorki tych obrazów, pani Niny Ziemby-Orman, która je wykonała. Dzięki nim mamy te obrazy i możemy te postaci przywoływać. Tak nie mówimy tylko o nazwisku na papierze, no można powiedzieć, możemy im spojrzeć w oczy, chociaż ten portret, tak? Przez odmęty historii złożyć im hołd, podziękować za ich działalność społeczną, polityczną, niepodległościową wręcz w przypadku naszego miasta. Więc myślę, że jest to też bardzo ważne, aby portrety takich osób, czy obrazy przedstawiające tak ważne wydarzenia, jak obrazy Waldemara Okońskiego, przedstawiające wizytę Hallera na Wąbrzeskim Rynku, są bardzo ważne i one jak najbardziej powinny być w takich miejscach, jak Wąbrzeski Dom Kultury, jak Urząd Miasta, przypominać o tych wydarzeniach. No i siłą rzeczy pełnić taką rolę edukacyjną, nie tylko dla młodzieży, ale także dla dorosłych, żebyśmy poznali historię naszego miasta. Państwa zapraszam do obejrzenia obrazów w Wąbrzeskim Domu Kultury, a Tobie dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę bardzo. Obchody Święta Niepodległości w tym roku ograniczono z powodu rosnącej zachorowalności. Jednym z punktów miał być program artystyczny w wykonaniu uczniów liceum ogólnokształcącego.
Występ młodzieży udało się jednak nagrać szybciej, aby móc dziś pokazać go Państwu. 11 listopada 1918 roku. Ta data zajmuje w naszej świadomości szczególne miejsce. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Przywiązanie do tej, co nie zginęła, pozwoliło wychodzić nam z najtrudniejszych opresji, stawiać czoło poważnym problemom naszej egzystencji narodowej. Naród, który traci pamięć, przestaje istnieć. To słowa Józefa Piłsudskiego. Dlatego będziemy wspominać momenty bolesne, ale będziemy także radować się, dlatego że Polska spełniła marzenia wielu pokoleń naszych rodaków. Niech przedstawione tu teksty i melodie pomogą nam zrozumieć proces kształtowania się naszej państwowości. Każdy z nas rodzi się w jakiejś ojczyźnie, wśród ludzi, którzy mówią tym samym językiem, mają podobną tradycję, troszczą się o swoją ojczyznę i w razie potrzeby jej bronią. Urodziliśmy się w Polsce, która na przestrzeni tysiąca lat przechodziła różne wydarzenia, radosne i bolesne. To już bardzo dawna historia, kiedy Polska utraciła wolność. Trzej sąsiedzi, Rosja, Prusy i Austria, zawarły sojusz i dokonały rozbiorów Polski. 1772, 1793 i 1795. Te trzy daty rozpoczęły tragedię naszego narodu. Żegnaj nam, żegnaj droga kraina, żegnaj nam kraju kochany, niech dzisiaj jeszcze krew i łzy płyną, niech się upoją tyrany, krew i łzy zmogą wszelkie kajdany, nędza i ucisk przemina, tymczasem żegnaj kraju kochany, żegnaj nam biednych kraino. Społeczeństwo polskie podjęło walkę z wrogiem. Sprzeciwstawiło się skutecznie wynarodowieniu, zakazowi używania języka polskiego, rugowaniu języka z kościołów. Domy i rodziny były szczególnymi stróżami polskości. Dbano, by dzieci mówiły po polsku, by znały i przestrzegały polskich obyczajów i obrzędów. Wychowano je w duchu patriotyzmu i szacunku dla bohaterów narodowych. Podjęto także walkę zbrojną. Raz po raz Polacy zrywają się do boju. W 1794 pod wodzą Tadeusza Kościuszki próbują nie dopuścić do ostatniego rozbioru. Próba okazała się daremna. Polacy nie ugięli się jednak. W 1797 roku we Włoszech Henryk Dąbrowski tworzy Legiony Polskie. Oddziały złożone z emigrantów i uciekinierów z armii zaborczych, do których Polaków wcielano siłą. To wtedy Józef Wybicki pisze tekst Mazurka Dąbrowskiego. Utwór, którego melodię zaczerpnął Wybicki z pieśni ludowej, zbliżonej do Mazurka właśnie, od razu zyskał popularność wśród legionistów. Polacy ruszyli do walki z pieśnią legionów na ustach. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, szablą odbijemy. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem złączę się z narodem. Popularność nowej pieśni szybko rosła. Jej słowa i melodię przenosili do kraju wysłannicy polskich organizacji niepodległościowych, a także zwykli podróżnicy. Pieśń Legionów śpiewano oficjalnie w okresie Księstwa Warszawskiego. Brzmiała również podczas Powstania Listopadowego, które wybucha w 1830 roku. Niestety powstanie upadło. Wielu uczestników wywieziono na Sybir. Inni masowo opuszczali kraj, udając się na emigrację. Największym skupiskiem emigrantów stała się Francja, gdzie schronienie znaleźli Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin. Tęskno im było do ojczyzny i bliskich. Litwo, ojczyzno moja, powrócić nie mogę, bo w daleką od ciebie odjechałem drogę. Gdzie twoich puszcz zielonych świeżość zapomniana? Tutaj lasek boloński i brudna sekwana. I swary emigrantów, wieczne narzekanie na fakt,
że nie udało się tamto powstanie. Aby twój wizerunek, ojczyzno, zachować, we wspomnieniach powracam wciąż do Soplicowa. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęskno mi, Panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia. Do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi, Panie. Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej. Tęskno mi, Panie. W 1863 roku jeszcze raz Polacy zerwali się do boju. Powstanie styczniowe było kolejnym wielkim zrywem w walce o niepodległość. Jednak i tym razem nadzieje okazały się płonne. Powstanie upadło. Nastąpiły represje. Wielu Polaków zostało wywiezionych na Sybir. Jakże aktualne wydają się wówczas słowa Adama Mickiewicza z trzeciej części Dziadów. Tymczasem zajeżdżały inne rzędem długim kibitki. Ich wsadzano jednego po drugim. Rzuciłem wzrok po ludu ściśniętego kupie. Po wojsku, twarze pobladły jak trupie. A w tłumie taka była cichość głucha, żem słyszał każdy krok ich, każdy dźwięk łańcucha. Dziwna rzecz, wszyscy tutaj czuli jak nieludzka kara. Lud, wojsko czuje, milczy, tak boją się cara. W tych trudnych dla Polaków czasach ostoją i nadzieją była wiara. Do Ciebie, Panie, w dziejowej godzinie głos Twego ludu z ziemi polskiej płynie. Wróć nam, o Boże, ojczyznę kochaną, w troje rozdartą, w morzu krwi skąpaną. 100 lat niewoli znieśliśmy w pokorze, wyzuci z ziemi, pogardą karmieni. Twa sprawiedliwość wszystko zwrócić może, Twoja opatrzność zło w dobro przemieni. Wojna się sroży, lud polski znękany, biedny i głodny. Kiedy koniec, pyta? Kiedy opadną gniotące kajdany? Kiedy nam przyszłość jaśniejsza zaświta? Niech nasza Polska wśród narodów stanie, dzielna i mądra, jednością złączona. Oto Cię prosim z głębi duszy, Panie, ojcowskie ku nam wyciągnij ramiona. Przez 123 lata zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje. Ale dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. To rodzice swoją postawą uczyli dzieci patriotyzmu. To nauczyciele, mimo zakazu zaborców, uczyli języka polskiego. To księża bronili wiary chrześcijańskiej. To w końcu żołnierze, mimo że musieli służyć w armii zaborcy, wciąż pamiętali, że są Polakami. Bóg, honor, ojczyzna, wolność. To wartości, o których Polacy nigdy nie zapomnieli. Stały się drogowskazem na długie lata niewoli. Mimo że w oczach świata nie mieliśmy własnego kraju, posiadaliśmy polską tradycję i kulturę. Mimo nasilającej się germanizacji i rusyfikacji, wciąż mówiliśmy językiem polskim. To dzięki temu wytrzymaliśmy lata niewoli. Polska wykreślona z mapy Europy istniała. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski ród, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. 28 lipca 1914 roku
wybuchła I wojna światowa, oczekiwana w Polsce od dawna. 5 wielkich mocarstw europejskich gotowało swój oręż do walki, a wśród nich zaborcy Polski. 3 mocarstwa stanęły teraz po 2 stronach barykady. Dzień ten stał się wstępem do wielkiego kataklizmu, wstrząsnął światem. Polsce jednak przyniósł niepodległość, okupioną niestety krwią wielu rodaków, wcielonych do armii rosyjskiej, pruskiej lub austriackiej. Synkowie moi, poszedłem w bój, jako wasz dziadek, a ojciec mój, jak ojca ojciec i ojca dziad, co z legionami przemierzał świat, szukając drogi przez krew i blizny do naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, da nam to Bóg, że spadną wreszcie kajdany z nóg i nim wy męskich dojdziecie sił, jawą się stanie, co pradziad śnił. Szczęściem zakwitnie krwią wieków żyzny łan naszej wolnej ojczyzny. 11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski. Dzień ten wieńczy blisko 1,5-wieczne dążenie kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na skutek zaborów niepodległości. Niepodległość wywalczyli sobie sami Polacy, wykorzystując zaistniałe sprzyjające okoliczności historyczne. Niech żyje Polska! Gdy obchodzimy rocznicę Polski niepodległej, pamiętajmy i o tych, którzy przez cały XIX wiek zachowali wiarę w odrodzenie naszego państwa, za tą wielką sprawę walczyli i ginęli. Póki w narodzie myśl swobody żyje. Wola i godność i męstwo człowiecze. Póki sam w ręce nie odda się czyje. I praw się swoich do życia nie zrzecze. To ani łańcuch, co mu ściska szyję, ani utkwione w jego piersi miecze, ani go przemoc żadna nie zabije i w noc dziejowej hańby nie zawlecze. Wolność nie jest nam dana raz i na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo. To słowa wielkiego Polaka, Jana Pawła II. To od nas samych zależy, jak będzie wyglądać los nas i naszych przyszłych pokoleń. To my zdecydujemy, jakie miejsce będziemy zajmować w Europie. Jednym z przekleństw naszego życia jest to, żeśmy się podzielili na kilka rodzajów Polaków. Że mówimy jednym polskim językiem, a inaczej nawet słowa polskie rozumiemy. Żeśmy wychowali wśród siebie Polaków różnych gatunków, Polaków z trudnością się porozumiewających. Czeka nas wielki wysiłek, na który my wszyscy zdobyć się musimy, jeżeli chcemy zabezpieczyć następnym pokoleniom łatwe życie. Jeżeli chcemy obrócić tak daleko koło historii, aby wielka Rzeczpospolita Polska była największą potęgą nie tylko wojenną, lecz także kulturalną na całym wschodzie. Tego ducha każdy z was posiada i dzięki temu żywemu współżyciu z otoczeniem możecie tworzyć te rzeczy, o których spokojny historyk kiedyś powie, że to są cuda. To nie są słowa przenikliwego współczesnego publicysty czy socjologa. Ponad 100 lat temu wypowiedział je pokaźny mężczyzna z imponującym wąsem, ubrany niemal zawsze w siwy strzelecki mundur. Józef Piłsudski. Dziś Polska ma duży potencjał. To od nas zależy, jak go wykorzystamy i jak zapiszemy się na kartach naszej wspólnej historii. Świętujmy ten dzień razem, ponad wszelkimi podziałami. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność.
kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem wolności. To już wszystko, co znalazło się w dzisiejszym wydaniu. Kolejne tradycyjnie za tydzień. Do zobaczenia.